zdjęcie uśmiechniętego niemowlaka. Koszmar życia. Detektyw Don Lowell z Wydziału Policji Dystryktu Huntington Beach nigdy nie widział tak zmaltretowanej dziewczyny. Składając Wiktorii pierwszą wizytę, z niepokojem myślał o tym, że sprawcy znajdują się na wolności i być może planują kolejną masakrę. Zastanawiało go również, co przyczyniło się do zaniechania planów zrzucenia ofiary z urwiska i pozostawienia jej w krzakach nad zatoką. Czyżby rzeczywiście wzruszyła ich historia o dziecku? A może ten drugi gwałciciel nie mógł już znieść widoku strasznych tortur i jakoś...